Jestem NoTeamą z BKS-u Team. Gratuluję wygranej 5-0 z kolegami z roboty. Myślę, że ważne zwycięstwo, szczególnie po tym waszym początku sezonu. No i po poprzednim, który też pewnie nie taki, jakbyście sobie wymarzyli. No i co? Nowe stroje, forma poszła w górę i chyba tak już będzie do końca. No nie wiem, zobaczymy. To zależy, czy drużyna będzie do końca sezonu wykonywała założenia przedmeczowe. Mam nadzieję, że tak jak dzisiaj. Bo dzisiaj do samego końca udało nam się elegancko bronić i nie stracić żadnej bramki. Dawno nie zagraliśmy na zero z tyłu. No i warto chyba też pochwalić bramkarza, bo miał w tym spory udział. No tak, trzeba mu przyznać co jego. Dzisiaj zdecydowanie kilka razy nam uratował dupę i powinien zostać graczem meczu. To samo powiedział mi sędzia i ja z tego, co obserwowałam, tak samo sobie zapisałam, że właśnie Krzysiek Szala na MVP. Mówisz o założeniach przedmeczowych. Dzisiaj chcieliście zagrać na zero z tyłu, udało się dobrze w tej obronie. Jakie są założenia na kolejne mecze i na cały ten sezon? Czy wy chcecie wygrać rozgrywki i awansować wyżej? Założyliśmy sobie, że sezon zimowy przeznaczamy na znalezienie odpowiednich zawodników, którzy będą cały czas chodzić i grać ci sami, żeby się ze sobą zgrywać i trenować różne ustawienia, zagrania, także miejsce w lidze zimowej nie jest dla nas aż tak ważne. Natomiast na wiosnę już postaramy się zaatakować podium albo pierwsze miejsce nawet. Chcesz coś więcej opowiedzieć o waszym nowym sponsorze? Nie ma go dzisiaj na meczu, bo coś sobie zrobił z barkiem, ale koszulki przyniosły szczęście, także chyba dobrze. Jasne, że tak. No to co, ja wam gratuluję dzisiejszego zwycięstwa. Czy ty kogoś chciałbyś tutaj jeszcze pozdrowić, coś dodać, masz coś od siebie do powiedzenia? Tak, chciałbym pozdrowić całą moją drużynę, która teraz rozprasza mnie za twoimi plecami. No to ja się dołączam do pozdrowień, dziękuję. Dziękuję.